Dzień dobry. Pani pewnie po pensję. Już sprawdzam, czy jest na koncie. Oj, niestety jeszcze nie. Tak, ja wiem, że powinna już być. Ale proszę pani, nie dzieje się to z winy banku, że jej jeszcze nie ma. Tak, ja wiem, że pracodawca zapewniał panią, że przesłał pieniążki już 3 dni temu. Ja się z tym zgadzam. No ale na pani koncie jeszcze tych pieniążków niestety nie ma. Jeżeli bank otrzymałby te pieniążki, to natychmiast zostałyby zaksięgowane. W to nie należy wątpić. Tylko często bywa tak, że pracodawca owszem, przesyła pieniążki w terminie, ale drogą nieelektroniczną. Zwaną Sybirem. Ponieważ taka jest tańsza, no i wówczas pieniążki idą dłużej, nawet do tygodnia. Jeżeli wysłałby pieniążki drogą szybszą, elektroniczną, czyli eliksirem, no to wówczas otrzymałaby je pani praktycznie natychmiast. Proszę mi wierzyć, bank nie przetrzymuje pani pieniążków. Tak, ja wiem, że ma pani różne zobowiązania do zapłacenia. Ale w chwili obecnej nie mogę pomóc. Dziękuję, do widzenia. Naszym celem jest zadowolić klienta. Basia ma pewną opinię na ten temat, a w zasadzie to pewną wskazówkę. A po co ty im to tłumaczysz, różnica między eliksirem a sybirem? A co ty myślisz, że oni coś z tego rozumieją? Mówi się, pensja jest, albo pensji jeszcze nie ma. Dziękuję, tyle. Tak. To prawda. To tłuszcz. Zakwas, z którego nigdy nie będzie chleba. Nie doszli alkoholicy i prawdopodobnie kurwy. Nie ma sensu z nimi rozmawiać, tylko jest pensja albo nie ma pensji. Spierdalać! To jest hamburger bank, a nie poczekalnia na dworcu. Tu się przychodzi z konkretnymi problemami. Nie interesuje nas, że macie niespłacane raty kredytów. Bo po co do chuja, żeście te kredyty brali? Interesuje nas, że czynsz, że media, abonament, gówno nas. Takiego męża se wzięła, narobi ci bachorów i nie pracuje. Wypierdalać. Tam, gdzie wasze miejsce. Zróbcie spes. Dla klientów o wyższych wymaganiach. Do których zresztą oferta naszego hamburger banku jest skierowana. Są to ludzie o dochodach powyżej pewnego pułapu. Ludzie obyci, wyrafinowani, wykwintni, pretendujący do rasy medialnie znanej. Słowem, nasi. Wy? Pionki z miejskiego lazaretu? Możecie zgubić. Nie ma dla was miejsca w świątyni finansowej.